Trzecia i ostatnia akcja z cyklu Knęci Nas Recykling w naszym regionie za nami. Tym razem na nasypie kolejowym wzdłuż Alei Podwale wolontariusze zebrali 95 worków 120-litrowych, pełnych głównie szklanych butelek, 21 opon, fotel i resztki materaca sprężynowego. Uprzątnięta ponad tona śmieci z 500-metrowego odcinka nasypu trafiła do kontenera MZUK, a koszty ich odbioru pokryje Dolnośląska Służba Drugi i Kolei we Wrocławiu. Dzięki zebranym podczas akcji Oponom firma Oponeo zasadzi pięć drzew.